Inflacja i oczekiwania budowlańców sprowadziły na ziemię marzenia o Orliku, który miał powstać przy ulicy Pileckiego. O środki z suwalskiego budżetu obywatelskiego na budowę boiska z prawdziwego zdarzenia wnioskował Salos. Po weryfikacji wniosków założono, że obiekt powinien powstać za niespełna 900 tysięcy złotych. Niestety, Oczekiwania finansowe oferentów biorących udział w przetargu przerosły miejską kasę. Firmy, które złożyły swoje propozycje obliczyły, że za realizację przedsięwzięcia chcą dostać od miliona czterystu do miliona 800 tysięcy złotych. Jak łatwo policzyć, najdroższa oferta dwukrotnie przekroczyła zakładany budżet. Jak zadeklarował wiceprezydent z miasta, nie oznacza to całkowitej rezygnacji z inwestycji, ale jak dodaje, poszukać należy innego rozwiązania. Ten przetarg Zostaje unieważniony, mówił Łukasz Kurzyna. Podejmiemy rozmowy z wnioskodawcami, by zgodzili się na modyfikację projektu w sposób pozwalający na obniżenie kosztów jego realizacji. Władzom suwałk zależy, by koszt zmieścił się w pierwotnych założeniach, ale oczekiwania wobec przyszłego wykonawcy są spore. Będzie musiał zaprojektować boisko, uzyskać wymagane pozwolenie na budowę, a następnie. Boisko wybudować.